Nazywam się Małgorzata Kozaczenko, jestem dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 14 imienia Zjednoczonej Europy w Przemyślu. Szkoły, która w swoim imieniu zawiera ideę pokojowego współistnienia zjednoczonych państw europejskich, współpracujących ze sobą i korzystających nawzajem ze swojego dziedzictwa narodowego. W mojej szkole jednym z głównych zadań jest kształcenie kompetencji obywatelskich. Uczeń przychodzący do szkoły ma zostać objęty opieką i wspierany w rozwoju. Szkoła powinna go uczyć, pokazywać mu świat, tłumaczyć, wyjaśniać, ale też pozwalać mu uczestniczyć w tym świecie w bardzo różnych obszarach i aspektach. Wszystko po to, by przygotować do życia mądrego, światłego, twórczego człowieka, ale też świadomego i odpowiedzialnego obywatela. Chcemy, by uczniowie naszej szkoły, gdy już osiągną pełnoletność, chcieli uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, ale też krajowej czy europejskiej, korzystając z prawa wyborczego. Apeluję do wszystkich dorosłych obywateli naszego miasta, by skorzystali ze swojego świętego prawa wyborczego i udali się do urn. Zarówno za kilkanaście dni w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak też w każdych kolejnych wyborach. Nie pozwólmy, by o Przemyślu mówiono w kategoriach zaściankowości. Pokażmy, że jesteśmy świadomymi swych praw obywatelami tego kraju. Idźmy na rekord.